Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Can I just say that through all the situations that you have faced in your life, chciałbym tylko powiedzieć, że obojętnie z jakimi sytuacjami zmagacie się w swoim życiu, through all the pain that we've been through, z całym tym bólem, przez jaki przechodzicie, we can learn to trust in Jesus. Możemy się nauczyć ufać Jezusowi. But maybe tonight you don't know Jesus. Ale może dzisiaj ktoś z was nie zna Jezusa. Maybe you've heard about Jesus. Może słyszałeś o Jezusie. But you don't know him. Ale nie znasz go. Maybe tonight you don't know him personally. Może dzisiaj jeszcze nie znasz go osobiście. Well, we would like to give you an opportunity tonight. Chcielibyśmy dać ci okazję dzisiaj. To come to know the King of Kings. Żebyś przyszedł i poznał Króla Królów. And the Lord of Lords. I Pana Panów. To come to know Jesus as your good friend, żebyś poznał Jezusa jakiego swojego dobrego przyjaciela, as your good shepherd, jako swojego dobrego pasterza, as your savior, jako zbawiciela. And so if you would like to give your life to Jesus tonight, więc jeśli chciałbyś oddać życie Jezusowi dzisiaj, I would like you to say this prayer. Chciałbym, żebyś odmówił tę modlitwę. Dear heavenly father, drogi ojcze w niebie, I come to you tonight. Przychodzę do ciebie dzisiaj. And I ask you to forgive me of my sins. I proszę cię, żebyś wybaczył mi moje grzechy. I thank you for your son Jesus Christ. Dziękuję ci za twojego syna Jezusa Chrystusa. Who died and rose again for my sins. Który umarł i zmartwychwstał za moje grzechy. Open my eyes, O Lord. Otwórz moje oczy, Panie. Fill my heart with your Holy Spirit. Wypełnij moje serce swoim świętym duchem. And help me to follow you for the rest of my life. I pomóż mi podążać za tobą do końca mojego życia. I surrender myself to you, O God. Oddaję się tobie, Boże. I put my trust in you. Pokładam swoją ufność w tobie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Now I'd just like to say, did anybody say that prayer? Chciałbym tylko zapytać, czy ktoś zmówił tę modlitwę? Just lift your hand if you said that prayer. Thank you. Podnieś rękę, jeśli to zrobiłeś. Thank you, thank you. One, two. Anybody else say that prayer? Ktoś jeszcze odmówił? So we've got two people here. Mamy dwie osoby, trzy osoby. We've got a lady there. She really does need Jesus, I tell you. Ta pani również potrzebuje Jezusa. We all need Jesus. Wszyscy amen. Potrzebujemy. Amen. But those two people that have given their lives to Jesus, I want all the Christians to give them a round of applause. Ale dla tych wszystkich, dla tych dwóch ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, chciałbym, żeby teraz wszyscy zaklaskali. Hallelujah. You know, that's beautiful. You've just come to know Jesus. You've entered into the family of God. Wiecie, to jest wspaniałe. Właśnie poznałeś Jezusa, właśnie wszedłeś do rodziny Bożej. I'd like you to come tomorrow to the church, Ostrow Church. Chciałbym, żebyś jutro przyszedł do kościoła w Ostrowie. It's so important that you start to begin to fellowship with the family of God. I podjął starania, żeby rozpocząć życie we wspólnocie z innymi wyznawcami Boga. And I'll be sharing a really good message tomorrow. A ja jutro będę się dzielił bardzo so you're welcome. Everybody's welcome. I każdy jest mile widziany. I know that it's been great, wonderful to share. Thank you for Conrad and to the team for allowing Trevor and myself to share. Cudownie było się podzielić świadectwem. Dziękuję Konradowi i całemu zespołowi za to, że pozwolili mi tutaj być i Trevorowi i dzielić się świadectwem. We're gonna say good night now, but we'll see you tomorrow. Pożegnamy się teraz, ale jutro się widzimy. And we give all the glory to Jesus, amen. I całą chwałę oddajemy Jezusowi. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Dziękuję Jezu. Hallelujah.